Witajcie Los Santos. Jak wiecie, od jakiegoś czasu w mieście rozwija się Cerberus. Organizacja, która miała mieć wielkie plany, ale niestety mimo tak ogromnego budżetu nie potrafią ich zrealizować. Czas, aby poważni ludzie wzięli się za realizację planu, który przerasta was wszystkich. Nie musicie znać mojej tożsamości, poznacie mnie. Poprzez moje działania budynek Cerberusa został właśnie zaatakowany bombą EMP. Cała wielka elektronika tej firmy po prostu spaliła się. Następne będą budynki państwowe oraz użyteczne. Nikt nie jest od dzisiaj bezpieczny w Los Santos. Strzeżcie się. Plan dojdzie do skutku po trupach. Co ja robię tu? Ole pada, człowieku. Dobra, ogólnie czat postanowiłem, że się przebieramy. I człowieku, tak wygląda bardziej oficjalnie i przyjemniej, wydaje mi się. To ten strój jest o wiele przyjemniejszy. I tak samo furę robimy inaczej. Ty, no ale w sumie ta fura to nie taka zła. Ale tą złotą stawkę bym chciał. Ale pogoda jest brzydka. Taka jak na zewnątrz, stary, odzwierciedlenie. Zajebista jest taka pogoda i taka pogoda powinna być cały czas, człowieku. Więcej tego deszczu. Bardzo klimatyczny jest. To nie moje biuro. To jest moje biuro. Uuu! Oficjalne biuro moje. Oficjalne moje biuro. Tutaj powinienem być ja jeszcze. Stary, kawa, herbatka, globus, kurwa, Sea of Thieves. Mój stary. Stary. O, mój stary tu po lewo jedzie na koniu. Zajebiste, kurwa, papierologia, człowieku. Rzeczy do wykonania, czy kurwa jakiś Hokage. Laptopik, człowieku, włączona giera. Zobacz, jaki czerwony dywan. Dobra, przebieramy się. Wydaje mi się, że strój adwokata może pozostać strojem adwokata, aczkolwiek. I ogólnie tu będą obrady zarządu i tutaj będzie cały zarząd B.O.B. Czyli muszę znaleźć 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 osób. Minus 1 to 9. Minus 2 to 8. Minus 4 to 8. Bo możemy ich mieć więcej. Człowieku, te zdrowe czwartki. Zajebista sprawa. Ależ dzisiaj jest nieźle. Ależ dzisiaj. Niech ta pogoda będzie cały wieczór, nie? I w ogóle niech. Nie może być cały noc. Już przez całą noc, noc tutaj. To by było też zajebiste. Będziemy się może przebrać. Bo fura wydaje mi się, że jest git. Musimy zrobić jakiś dzień rekrutacji do B.O.B. Będzie biuro ochrony burmistrza i trzeba strój im ogarnąć. Czy jakieś garnitury będą wszyscy mieć te same? Witam panie burmistrzu, Pablo Corleone, szef Vanilli Unicorn z tej strony się kłania. Witam, dobry wieczór. Panie burmistrzu, czy jest możliwość, żeby się spotkać, bo mam pewną sprawę do pana względem Vanilli i chciałbym z panem przedyskutować jak dżentelmen z dżentelmenem. Możemy się umówić u mnie w biurze na departamencie za 10 minut. Dobrze, nie ma problemu, przyjadę. Widzicie, człowieku, tu już dzwonią ludzie, człowieku, spotkanie. Ja tu widzę, mniej więcej podliczyłem koszty, będzie 1100 za naprawę. 1100 za naprawę? Dokładnie tak. Nie dam tyle. No to niestety nie. Momencik! Naprawimy. Witajcie Los Santos. Jak wiecie, od jakiegoś czasu w mieście rozwija się Cerberus. Organizacja, która miała mieć wielkie plany, ale niestety mimo tak ogromnego budżetu nie potrafią ich zrealizować. Czas, aby poważni ludzie wzięli się za realizację planu, który przerasta was wszystkich. Nie musicie znać mojej tożsamości, poznajcie mnie. Poprzez moje działania budynek Cerberusa został właśnie zaatakowany bombą EMP. Cała wielka elektronika tej firmy po prostu spaliła się. Następne będą budynki państwowe oraz użyteczne. Nikt nie jest od dzisiaj bezpieczny w Los Santos. Strzeżcie się. Plan dojdzie do skutku po trupach. Dobra, jestem. Jedzenie odbi... Co jest? Jedzenie od... odbierałem. Co to? Co to było? Witam, jak z naprawą? To 1100 będzie za naprawę. Naprawiamy? Nie, nie chcę. Dziękuję. Chodźcie, co nie. Co macie tam? Co pan chce zwojować? No chcę pana odciąć z tego świata. Zniknąć. Nie da rady. Okej, okay. Przepraszam bardzo. Poniosło mnie. Już włączam klip. Następne będą budynki państwowe oraz użyteczne. Nikt nie jest państwowe? Dzisiaj bezpieczny w Los Santos. O kurwa ty. Państwowe? Czyli oni chcą powiedzieć, że... Oni chcą powiedzieć, że... Na mój departament? Bronie długi, bazuki, kurwa. Człowieku, robokopy właśnie idziemy programować. Moi technicy lecą to ogarniać, kurwa, nie?
powołujemy telewizję najwyższego szczeblu, stary, satelitarną, cały świat się dowie, że podejmujemy walkę z tymi działaniami, nie? Orędzie na... Aha, że takie ten! I na YouTube'a wrzucić, że nie bójcie się, wszystko okej. Okay. Dobry wieczór. Tak, nie mogę teraz, muszę kończyć. Nie. No i chuj. Dobra, napiszę mail, tak. Nic wam nie grozi. Uratuje to miasto. Hashtag burmistrz. Hashtag spoko ziut. Hashtag pomoc. Hashtag nadzieja. Kurwa! Co napisałem? Ty, a co to za wybuchy? Jadę na departament, nie? Tam się coś może odjebać. Czego spotkanie wszystkich człowieku tych. Trzeba zwołać zebranie wszystkich najwyższych jednostek człowieków w kraju, nie? Mobilizacja wojskowa. Ale najpierw się idę przebrać. Dzień dobry. Mógłbym mieć jakiś zajebisty strój. Szybko, szybko, bo tu nie ma czasu na takie rzeczy. Jakieś przebieranki. Gdzie jest ta moja puchowa taka? No i kurwa najszybsza zmiana stroju człowieku w kadencji. Wow. Ty, ale oddajcie mi światło. Ty dobra, bo jak mi światło mi gaszą i ja nie mogę zrobić stroju, to mnie to wkurwia, nie? Nowa odsłona. Co wy na to? No kurwa pięknie, człowieku. Stylowo, z akcentem, nawet trochę polskiego. Że biało-czerwony. Ty no, bez światła jestem, chciałem zdjęcie nowej stylówy zrobić. I chuj. Ty, a co tutaj się dzieje, ty? Witam. Witam. Witam, burmistrza. Witam, pan to... Ochroniarz. A, no to ja właśnie chroniłem. Ty jako ochroniarz masz chociaż broń? No. A, no dobra. To wam wystarczy. Póki co musisz bronić tą kobietę i tego Star Warsa. Idę po broń długą. Dobra, to trzeba kurwa... Uuu! Jednak nie wychodzimy. Nie możemy stać z założonymi rękami. W sensie wy możecie, ja nie. Pyk. I zoba. Pyk. Departament obroniony. Teraz to samo poczynię z każdym... Z każdym mieszkańcem... Mieszkańcem... naszego miasta. Pyk. Przepraszam, pan jest burmistrzem? Słucham? Nie, nie. Aha, rozumiem. Pyk. Pięknie wytłumaczyłem. O kurwa, przepraszam pana. Halo, żyje pan? Halo! Przepraszam pana. I tyle z jakiejkolwiek imercji tutaj jest. Apeluję, aby ten człowiek został permanentnie zbanowany, za żebym nie wjechał z samochodem. I chuj. No idzie mi, idzie, gdzie tata ma, chyba mowa o tej sumie. Może nabijać. Nie, to jest prawda. Miałeś RGB robione, czy? Tak, tak. To nie jest... Nie, no to jest spokój. Pomoże mi pani? Cześć. Nie wiem. O, taki jakby, taki jasny. No, chodź. Jasny. I u góry taki? Zarysowany calutki. No, teraz jest klasa. Thank you. Co? Nic tu nie było. Co tam? Mogę zaparkować tu przy ławce? W środku raczej ciężko, wiesz? Bo tutaj operujemy rannych. Bo się sam jestem ranny. To chodź tutaj, wyjdź i ja ci pomogę. Dobrze. Kurwa, poduszka powietrzna mi wyjebała bez powodu i w nos dostałem takiego... Chciałem sprawdzić wszystko tam okej. Okay. Dobra, to ja tutaj posmaruję altacetem. Jaki lekarz, kurwa, ty, hełm. O, światło. Lepiej się już trochę czujesz? No. Lepiej? No. Dobra. Zajebiście, człowieku. UWL pełną parą.
Tylko jeszcze wybuchów więcej. Brakuje, żeby we mnie pizdę taką... ten... No spierdalaj stąd, kurwa! Dobra, bo bym go trafił. Wszystko okej? Dobra. Mieliśmy spotkanko. No i naprawione wszystko. Widzieliście? Tak, tak jak napisałem, tak też zrobiłem. Hashtag Tower Defense. Hashtag zwycięstwo. Hashtag obrona. No. I wspaniale. Czy ten człowiek tutaj się pojawi? Czekam do 22. Czas leci. Chyba trzeba... O. Jak się pan czuje, panie burmistrzu? Pomóc coś? Nie, nawet poduszka nie wystrzeliła. To nie ma opcji. To pancerny pojazd. W 100%. Ledwo... W coś uderzyliśmy? To była jakaś kolizja? Rozumiem, szanuję pana. Szanuję. Dziękuję. Oj, przepraszam, chciałem sprawdzić, jaki twardy. Spoko, spoko. Pyk, pyk, pyk. O ty, odrzucone. Człowieku, zero dofinansowania. Będą, kurwa, człowieku ziemię gryźć, nie? Jak dżownicę. Teraz ja się rozłączyłem, 1-1. Tak, złam. Halo? Tak, złam. Co tam? No pan dzwoni. No pan dzwonił. To odzwaniam. No bo pan dzwonił, to ja dzwoniłem właśnie. A mianowicie, chciałem się spotkać z szefem policji. Obecnie nie ma. No. Ja chyba panu numer kiedyś dawałem do szefa. A pan jest decyzyjny? Zależy w jakiej sprawie. No, sprawa drobnego wsparcia departamentu. Znaczy? Chodzi o broń. No, zależy też o co chodzi z tą bronią. Do obrony własnej potrzebuje broni długiej. Licencja broni długiej, no to trzeba do szafa z tym iść. Dobrze, wiadomo kiedy będzie? No, prawdopodobnie jutro. Dobrze, do usłyszenia. Kto jest szefunciem? I czemu nie dzisiaj, jak jest niedziela? Co robi szefuncio w niedzielę? Tam kurwa z domu wyszedł? Szefuncio i... A, ty dziwko. To burmistrz. Żartowałem. A nie. Cześć Rajban, przepraszam, nie chciałem. Nic wam nie jest? Nie. Wszystko w porządku. A, porwali mnie po mafii. Dobra. Chuj zjeżdżenia, wracamy na departament. Może tam... Ty, a ten jedzie cały czas prosto. O co chodzi? Nie, nie-reformowalny jest ten pojazd. Witam burmistrze. Witam. Dzień dobry. Dobry. Zajebisty strój. Dzięki. Pana to jest również niczego sobie jest. Nie, musimy... Idealny plan. Robimy to. Jaki? Robimy coś podobnego. B.O.B. Biuro Ochrony Burmistrza. Podobna stylistyka, do tego dokładamy garnitury. Bazuki. Bazuki bym chciał. On jak najbardziej. Zwłaszcza, że teraz lata gościu... odrzutowcem i poluje na niego. No ja właśnie teraz idę ją złożyć, tak? Wsiadam wszystkie części w moim tutaj. Jak się nazywa ta aktówka? Aktówka. No, to w aktówce zaraz składamy i działamy. A, dobra. Ja na razie próbuję zdobycia burmistrza. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Słucham? To już burmistrz oficjalnie burmistrz? No. Aplikacyjnie nawet jest potwierdzone. To powiem tak, burmistrz, adwokat, prawnik. O! No, funkcjonariuszem jestem, myśliwym i zdatnym do używania broni. Wszystkim jestem. Drony latają, pojebane. Wejdźcie do środka, bo się robi niebezpiecznie na mieście. Pan z Vanilla Hamelohomo. Pablo Vanilla. Zapraszam. I co pana do mnie sprowadza? Ogólnie trochę trwało jeszcze to zebranie, tutaj na pana czekałem z 10 minut. Spóźnił się pan. Wie pan. Tak, jak najbardziej, bo wie pan, to co sytuacja na mieście, objazdy, policja tutaj, blokada dróg, jeszcze musiałem, kurde, co się okazało, nie sprzątnęli kolczatek, więc no wie pan. No, rozumiem. Sprawa wygląda następująco. Ponieważ od 3 dni dostałem miano szefa Vanilli. Gratulacje. Dziękuję serdecznie. Chciałbym się zapytać, czy w ogóle istnieje taka możliwość,
bo ludzie, mieszkańcy naszego pięknego miasta mylnie kojarzą wanilę przez byłą właścicielkę z, brzydko to ujmując, burdelem. Znaczy powiem panu tak, ciężko będzie znormalizować kurestwo. No to wie pan, no to kiedyś może tak było, w tym momencie no próbujemy się tego pozbyć, że u nas tego czegoś takiego nie ma. Czyli nie będzie tych tancerek. Znaczy tancerki jako tancerki będą, ale mamy pewne zasady, które chcemy też wprowadzić i tak wprowadzamy, że ani tancerek, ani można powiedzieć podczas występu tancerki tańca, tancerki nie będą rozegniżowane. Oczywiście będą, powiedzmy, w strojach tam skąpych, aczkolwiek golizny nie będzie. Nie będą się jeszcze golić? Nie, no, nie jestem w stanie. Nie, no, wie pan, no, czy one się golą, czy nie golą, w to już nie wnikam. Wie pan co, odnośnie remontu, no to ja mogę przyznać po prostu zezwolenie na takie prace remontowe, bo jest to dosyć duży obiekt, aczkolwiek no więcej, no ja tam z młotem zapierdalać nie będę, tak? To powiem tak, niech pan do mnie za 2-3 dni napisze po prostu SMS-a albo zadzwoni, spotkamy się, kolejne spotkanie, dogadujemy wszystkie kwestie. I zielone światło również pada na to. Super. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję za poświęcony czas. No i jak ktoś mówi, pan uważa na siebie, bo bezpieczeństwo najważniejsze. Wzajemnie. Ej, dzisiaj? Co to jest za event w ogóle? O co tu chodzi? Wiecie, wy to rozumiecie? To jest jakiś coś? Nie no, te bazuki to trzeba ogarnąć. Nie zestrzelimy to. A ciekawe co robią funkcjonariusze, bo jak tak to można... Może się obudzić kuzyn. O, mam on. Witam. A, to pomógł, przepraszam. Witam. He, ten okaj wszystkich wywiało. Sędziów nie ma, mechanicy pozamykani. To koniec. Nic mi nie zostało w tym życiu jak trochę zdrapeczek. Wszyscy tutaj gdzieś jadą. Może to jest jakaś komenda druga, ty. Ja o tym nie wiem. Oho. Co to? Powolutku, bez pośpiechu, proszę do środka. A co tutaj się dzieje? Szpital polowy. Najbezpieczniejsze miejsce w mieście, bo bombardują wszystkich, pozabijają. Aha, co? Ty, ale bym se wjechał zobaczyć, jak tam jest. Zapraszam, zapraszam. Walą w parking. Chuj na pierwszy. Co? Jaki spot! Jest coś takiego? Przecież tutaj to można człowieku zrobić dużo rzeczy. Ale miejscuła. Nie wiedziałem, że tu jest tyle takich podziemnych, fajnych rzeczy. Co jest? I tu są wszyscy ludzie? Ale spot znalazłem fajny. Nie wychodzimy, nie, nie, nie. Wraca. Wraca pan. Trzeba bronić, trzeba bronić tych ludzi. Chodzi pan, nie wychodzi pan aktualnie. Niebezpiecznie, niebezpiecznie na dworze. No właśnie ja jestem jako wsparcie. Dobra, wracam. Za jako wsparcie? Nie. Coś tego? Ten? Wsparcie? No. Mogę pomóc. No to cześć. Cześć. Spierdalam. Przecież tam mnie na BW nawet nikt nie podniesie. Ole jazda. To wszystko jest moje i człowieku na... Wkładam tu blokadę i mówię, że to jest stary urząd miasta. I robimy podziemny urząd. Dobra, tak na poważnie to bierzemy tu. Człowieku, parkujemy. O kurwa. Ty, no ale ja nie wiem, gdzie ja jestem. Czy to nie jest... Oho. Wy coś widzicie? O! Dobra, ja muszę wy... O! Latarka. Nie, kurwa. O! Mamy to, udało się. No i nice, już wszystko wiemy. Jakiś chłop naszym Explo wyjechał. 506 status, status pierwszy. Dobra, muszę kupić latarkę. Mam siano na latarkę, mam. Trwa atak bombowy na całe miasto. Wszystkie kluczowe placówki w mieście zostały zbombardowane. Aktualna pozycja wszystkich szpitala oraz komendy naszej jest parking podziemny Frigid w ulicy Industrialnej. Wszystkie jednostki wstawić się tutaj. 00 do wszystkich jednostek, lecicie ekspresem na parking podziemny. Nikogo ma nie być na mieście. Rambi! Witam. Witam, cześć, to jest wojna. Bierze tam na dół, zobacz co tam się dzieje, jesteś potrzebny ludziom. A, czy możemy się jakoś dozbroić specjalnie? No tak.
No nie za bardzo, kamzę tylko mógłbyś wziąć sobie jak byłeś. 00 wjeżdżał na miejsce. Okay. A tak to ciul. Tak, tak. Dostaliśmy informację od jakiejś osoby, która jakby odpaliła komunikaty na wszystkie urządzenia elektroniczne, telefony, tablety w pojazdach na wyświetlacze. I była informacja, że właśnie jest atakowany jest właśnie Cerberus. Tak. I jakąś tam specjalną bombą MPI czy coś takiego, która jakby wyłączyła wszystkie, całą elektryczność i wszystkie zabezpieczenia jakby ważnych placówek, które zostały zaatakowane. I na miasto nadleciały jakieś bombowce kurwa specjalne. Tak? Zaczęły bombardować wszystkie ważne miejsca naszego zatrzymanego z Cerberusa, w ogóle wszystko. I uciekaliśmy po prostu na podziemia i tutaj jakby wręcz powstało miasto podziemne na czas. Rozumiem, ataku. Czyli cały czas mamy tu zostać. Cały czas atakują i jakby bombardują i ciężko stwierdzić, kurwa, jakie są plany na dalsze jakby działanie, nie? Kumam. Zajebista fura. No, swoją drogą fajnie, to chyba burmistrza widziałem, jakby byliście w niej. Kurwa. A co on tu robi? On też tutaj jest? No chyba. Skoro auto. Halo, panie burmistrzu! Może porzucone? Nieźle się to robi. Nie jest. No jedziemy na miasto, kurwa, ratować ludzi, no co? Dobra, to wyjeżdżam. Dobra. Doski w razie gdyby... Damy nie radę. Nie zabijcie nas, kurwa, bo już raz stąd wyjechałem i mnie pierdolło. Teraz robimy już tak. Musisz wyjechać i dzida, kurwa, albo w jedną, albo w drugą stronę. Jak najszybciej się oddam z tego miejsca po prostu. Dobra, i już możesz powoli na jeep sadzić. O kurwa, widzisz go? Skurwysyna? Wow, ale... Jedź! Spierdalaj stąd. Ty, ja też bym hełm ogarnął. Ten idealny. Bo budownicy, kurwa. Biały, bo inspektor. Już nic mi nie grozi. No, pasuje. Dobra, jedziemy chyba co. Nie mamy żadnej bazuki na komendzie? Przydałaby się jakaś. Trzeba do na klapsa zasłonić. A może na departament pojedziemy ewakuować ludzi? Dobra, możemy jechać. Także jak który? Na doj? Tak. A myślę, że zniszczone całe. Ten radiowóz to ledwo wyciągnąłem z gruzu. No, ale ja tak samo, kurwa, ja też się tam ledwo odbiłem. Ja jeszcze wstaję, a ja, kurwa, w zbrojowni, nie? I latarki, kurwa, nie mam. Ja też. Szafki pusto, kurwa, bez latarki i na czuja. Ale bank trzeba kurwić, no pewnie, że tak. No poczekaj, kot czarny, zajmę się tym. Stań obok. Ej, skitu, kurwa. Wstawaj obok. Czekaj, 416 to... Stawaj. SV? Zatrzymaj się mi tu, plecy tutaj zatrzymaj mnie. Wysadź mnie tutaj przy parkingu. Nie mamy SV, zgłaszam jako... Dobra, robią napad na kwadraciaku na parkingu. Zatrzymaj się, zatrzymaj się. Zatrzymaj się. No chyba ich pojebało. Zatrzymaj się. Tam i poczekaj na... Nie no, idę ubezpieczać. Nie no, moment, kamizelki jeszcze nie mam. Wpadamy? Drogie panie, zapraszamy na... Do schronu! Spokojnie, do już schronu. Tu nic się nie dzieje, chłopaki, możecie lecieć dalej. Tak, a mogę jakiś telefon chociaż? Dajcie nam telefon. Ty, nikogo tu nie było. No, czysto. Możemy was podwieźć do sklepu. Tak. Dobrze, załatwione. A co, oni uciekli? Kurwa, całe szczęście kask miałem. No, działamy. Chłop trackerem, stoi tam trackerem i jeszcze opierdala safe. No to mówię, klikaj, bo nie wiem jak się jedzie. Damy radę na takich cwaniaków. Jedź do samego końca, na pole to już. Tylko trackera będzie robił, jeszcze będzie safe opierdalał na koniec. Strzelajcie z pojazdu po oponach. Nie go złapiemy? Dawaj. Pytanie, czy zjechał, nie zjechał chyba, nie. Cały czas wyszedł. O, jest, już się wychytam, jest. Zielony tak, pojazd. Tak, dziękuję, proszę, przeszukuję. David 30, jestem na nogach, jestem zakosowany po to, żeby zabrać swoją drugą. Osoba w brązowej kurtce. Tu jest osoba. Dobra, po prostu ich rozbrajamy z tej fury i z tego co mają, no kurwa. Podajcie się. Wszystkich jako... Jestem bez rady jak coś, bo za bardzo pierdolą. Nie pozdrawiasz. Chybałeś go? Nie wiem. Idę za nim. Idę. Zajmij się tamtym. Dlatego zawsze się nosi ze sobą. Nawet do tego on tylko wjechał i wyjechał.
nie wjeżdżał głębiej. To była chyba przeszkana tutaj. Chodź, podbiorę cię. O ich kurwa, że... Kurwa, miało być inaczej. Ja pierdolę. Drużyna mocnego pierdolnięcia. Nie no, bo mi fala podbiła, bo jest sztorm. Srała się, kurwa, nie podbiła. Czekaj, to może być auto jakieś. Bliżej. Złapaliście ich? Tak, wywiewaliśmy ich na krzesło. Obu? Tak, żeby spokojnie rami. Teraz myśl tylko o tym, żebyś przeżył. Jedzie po bufalkę. Musimy Ramię pomóc. Kurwa, ty seł driver, zaraz pojedziemy w pizdu. Pierdolicie, że ich kurwa nie złapaliście, jak no. Jak kogoś wypuszczacie, no bo... sprawdzajcie też pojazdy. No bo siedzieli już. Za więzienną kratą szybko mijają miesiące. Myślisz sobie, wysyłam kogoś na 3 lata, a on ci za 5 minut robi kurwa bank. No, na bank to oni. Potrzebna pilna pomoc. Co się dzieje? Policji. Kurwa, gdzieś go wsadziłem, poczekaj. Człowieku, przejmuję ten parkiet. Lambi, chodź. Wąwrów. Zajebisty lateksowy ten strojek taki, o. To jest taki kurwa slim fit. Jaś tą nową komendę? Nie. Oj, tu normalnie można żyć. No i to jak? Chuja zobaczysz, poczekaj na latarkę. Latarkę. No kurwa, mój... Poprawy. Gdzie tu mogę się dozbroić? Chodź, chodź. Tu masz ten, no przyjdziesz tu jak będzie więcej światła. Jestem. Witam ponownie. Coś ty odjebał. Tambi. Kurwa, powrót z przytupem, jeszcze auto rozpierdolone. Kaskiem żeś rozjebał silnik, a ja nie mam naprawki. Rambi! Ja mam. A kas uchroni mnie od jakichkolwiek obrażeń w momencie. Raczej! Jak dobrze, kurwa, że masz tą naprawkę. Rami, idziemy na komendę. Sandy Shore, spokojnie, nic się nie dzieje. Dali mi mundur i też taki hełm mniej więcej, co to ma chyba kadet Miraz, jeśli dobrze widzę, tylko lekko brązowy z napisem LSPD, nie? Więc to też ostrożnie, to był Peter Purker, w jego suprze już oczywiście poszukiwania są, ale jak ktokolwiek by go złapał w ciągu najbliższego tygodnia, to od razu przeszukanie kurwa robiłem pełne, bo to jest... Tak, te wszystkie kaski, hełmy, inne rzeczy ściągamy i wracamy do normalnego patrolu, za chwilę się podzielimy. No tu jest medyk. Ratunku, ała, ma, a ratunku, 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 o, obok jestem, kurwa, obok jestem. A pić masz kamizelkę, to tam sobie? No wypuść mnie, kurwa, tu jest ten lekarz. Gdzie? No kurwa, co? Pod tobą. A, ślepy jestem, przyjechali tu, dobra. Pomocy, ratunku. Pomocy, o, dobra, chodź. Zostaję w tym kasku. Do patrolu. Zajebisty mam kask, nie? Ej, a to nasz, ej, a to... Nie, to nie nasze, chodź. Znając. Chodź. Ja cię lubię, uwielbiam, uważam, że dajesz do jednostki bardzo dużo. Ale masz 30 sekund, żeby się przebrać w strój, znaczy w mundur. Dobra, ja policyjny. Mam zajebisty kask. Plakietkę IAA. A jestem IAA. Nie jesteś Special Engine. IAA, jestem. A. Nie jesteś IAA. Jestem. 30 sekund albo no, niestety. Zostanę zwolniony? Rambi na nie, zawieszony. Aha. To jest... Ale dymy. To stało. Dobrze, zaraz się przebiorę. Akurat no, cały strój zostawiłem na... Rambi, trzymaj. I na Mission Row wszystko mam. Trzymaj Rambi, to i to jest twoje. Chodź, idziemy w patrol. Dobrze, już jadę. Nie jedziecie w patrol, dopóki się nie przebierze. Jasne, miarka się przebrała. Chcesz się przejechać? Chodź, uciekamy stąd. Mamy kod czerwony, więc nadal ogólnie jest tak dość ten. Może kamizelkę sobie tu półweczkę tam nałożyć. I co to, o co chodziło? To wojsko przyjechało i co tam? No, przyjechało, Pentagon ogólnie był powiadomiony, chyba jakby poradzili sobie z tymi kurwa bombowcami. No i przyjechali się po Los Santos, zobaczyli co się dzieje, ogarnęli sytuację i że już jest bezpiecznie niby, że możemy wracać do normalnego życia. Rambri. No budowy są zrugotane. Momencik, do mnie. W trybie natychmiastowym na komendę Sandy Shores i ubrać się w normalny mundur. Właśnie, jest strój.
Przebrany, bez odbioru. Już. Musiałem się przebrać na radiu. Rambi. O Boże. Dobra, bo... Czekaj, Rambi. Ja jeszcze proszę. No, jestem przebrany, kurwa. Okej. Okay. Czapkę masz. Dobra, no czekajmy na jakichś bandytów. O! Na setki to... Pyk. Zobacz, chodź najpierw ten, bo Nelson się mnie pyta, czy się przebrałeś w mundur. Gdzie? No, nie, znaczy Rambi mi mówi, jakie że radio? Jest przebrany. Jakie nie? Radio? Pierwsze. Normalny mundur. Halo? Ma ubrać na służbę. Zrozumiałem, 10-2. Jak nie, to 10, będę 2. Musiał go zawiesić w czynnościach służbowych. Bo już szef ostatnio... Spokój na częstotliwości pierwszej. Kość komunikatu. Kod 0. 508, reagujemy na stopień 31A przed Petyko Szernem. To nieźle. Potrzebny wsparcie, sklep na Clinton. Ja nie rozumiem, kurwa, o co się ludzie prują o ten, kurwa, strój. No ten okradał safe i zaatakował Rambiego z broni palnej. O kurwa. Tylko przyjmij... Może i lepiej w sumie zostać w tym sklepie. Tak. I kurwa, zobaczył, że zareagujemy na 7-1. Spokojnie. Dostałem w kask, ale na szczęście uchronił mnie, dobrze nie zażyłem czapki. Chyba, żeby cię nie widzieli. Ale łeb w dół jeszcze, człowieku, smutny. Jaki smutny siedzi. Ty wbiegłeś z zbrojem czy z tej zero? Nie musisz wiedzieć, jedziesz na krzesło. O. A ty co zrobił? A ty byłeś z zbroją czy z tej zero? Z zbroją. No bo... A on był... A czego... Jakiej odpowiedzi oczekujesz? Bo się zastanawiam, czego on do mnie celował. Ja... On do ciebie z broni palnej. Ja do ciebie z tej zero. A co? Nic. Okej. Okay. Funkcjonariusz najpierw, a potem zaczynamy. Ram? Witam. Jednostki udzielające... You have to rise and silent. Wsiadaj, Rambi. Dobiegnę. Prawa swoje znasz? Tak. Wchodzisz do celi numer 3, pod tylną ścianę do niej. Odwracasz się. Numer taki 413, Antonio Davis, oficer drugiego stołu. Szykuje ci dokładnie, nogi trochę szerzej, z góry do dołu. Konfiskuje ci resztę niepotrzebnych, nielegalnych bądź niedozwolonych na więzieniu bowling brok przedmiotów. Telefon oraz kanister zostaną ci zwrócone do szafki więziennej. Reszta przedmiotów, które zostały ci skonfiskowane, nie zostaną zwrócone. Skuje cię, nie odwraca się jednak, ponieważ każdy ruch niepodyktowany moim poleceniem nie może zostać uznany za napaść na funkcjonariusza. Odwrócisz się i zajmiesz maskę dopiero, gdy opuszczę celę. Co byś wystawił, Rambi? Próba zabójstwa funkcjonariusza. Czyli usiłowanie, świetnie. Raz 10. Czemu? No bo później dojechały dwa radiowozy, on był nadal uzbrojony. Oczekiwał tam z tyłu ze mną. Ja prawie... To jest specjalnej troski. Ja byłem w szoku. Słuchaj, tutaj pilnie bajery, dobra? Nie, no teraz ja bym jeszcze obrazę razy 4 doliczył, bo ja się dwa razy czułem urażony. Ja mam bipolara, więc ja razy 2. Coś w tym jest. Numer sen, panie Carter, bo jest was 4, 7 czy 9. To nagminną damy po prostu. No. Ja już go mam, to ty mi mów co tutaj. Obrazę chcesz, tak? Nagminną. Mamy zwykły, to jeszcze nie jest tak tutaj ten. Dobra, co jeszcze robi? Safe. Na razie mam dla pana tak, rabunek sklepu, usiłowanie zabójstwa, obrazę i posiadanie nielegalnej broni klasy pierwszej. Stawianie oporu. I to chyba tyle w sumie. Stawianie oporu. A gdzie opór stawiał? Słucham? Chce pan stawianie oporu? Tak. Czuje się pan, że miał pan opór w tej akcji? Ja uważam, że nie. Było bez oporu? Bezoporowa. No i widzisz, Rambi, no jak mu tu przybić, jak on mówi, że on jest bezoporowcem? No to jak było bez oporu dla niego, to nam stawiał, dlatego dopisujemy stawianie. He? Dobra, Rambi, damy tak, o. Patrz, to 105 miesięcy i 2,5 koła. Obniżę ci do 80 miesięcy. Dobra, potrzebujesz czegoś jeszcze? Jedzenia, picia, sprycie raz siebie jest. Nie zbijaj mu, co ty? Pierdolisz, że mu zbije? Albo powinien być przynajmniej. Ja mam plan lepszy. Szukajmy sklepik jeszcze jest. O, jest woda, dobra, chuj, damy mu wodę. Poczekaj, szukajmy do końca patrolu wody. Chodź, ja znam taką zajebistą. Jej super rzeka, super woda, naprawdę. Zajebiste PH. Jedzenie przy okazji, catering obok mój znajomy ma. Zajebisty, przy Winewood. Wrócimy, zajmiemy się. Ja mogę pokazać, bo jest naprawdę dobry, a tutaj trzeba dobrze więźniów traktować. Słuchajcie. Dobra, Rambi, dam mu tą butelkę wody. Nie, poślę, no chodź, weźmiemy tą dobrą, chodź. Stary, no co on, kurwa, zaraz zrobi kolejny, najwyżej mniej montaży będzie mieć przecież na YouTube'a. No wsiadaj, chodź, idziemy ogarnąć. Podejdź po ten. Samo jedzenie mu weźmiemy, dobra?
Dobra. To tu, bo to akurat ten. Nabiłeś? Nie, nie mogę. O, jest. Nabij teraz. Tam, bo to dieta rybna. Wege ryby. Bardzo zdrowa, super dużo węgli. Tam mam takiego znanego kutrownika. Johnson, Johnson Verden. Verden. A, o, on no, nawet dokumenty ma na... no, no w telewizji puszczają. To napiew, nie, napiew na pizzerię może, albo na te nudle. Zamknięte, zamknięte. Burger shot, otwarty. No to już napiew na burger podejdziemy, tak to. Weźmy mu już ten zestaw i zawieźmy mu, co? Nie wiadomo, czy on takie coś może bez tych ryb. Albo to nie, ja proponuję wrócić, zapytać się, czy on w ogóle ten mięso je. Dobra, najpierw wróćmy, dowiemy się, czy je mięso, jak nie je, to się wróci. Dobra, proszę się mi zestawić. A najwyżej kupimy drugi raz. Kurwy, aha, to nam opony poprzebijali, no nieźle. Fajne. Ale ja wiem kto, bo tam drugi chłop skoczył z dachu, to możemy go wziąć. Też im przebije opony. Mózgowe? Bez spoilerów. Nie no, jedźmy ten, ogarnąć furę. Tak. Na komendę załatwić sprawę. A opony to gdzie są? No właśnie nie ma. Wybiegły? Tak, po prostu wybiegły sobie opony. No tak, naprawdę, serio, nigdy nie wystawiałem po prostu. Abym się nauczył, bo ja ani razu nikogo sam nie aresztowałem. Nauczę cię, ale obiecujesz mi, że damy mu tylko 10 miesięcy za to, że tam 80. Taka... 80. Tak... No co ty pierdolisz, i tak mu zbiłeś ze 120. Przestępca to przestępca. No dobra, dobrze. 80. Dobra. Damy. Pytanie, bo już panu jedzenie, ten, ale się okazało, że tam jest duży do wyboru. Pan je mięso? Czy no, nie? Ale jestem uczulony na laktozę. Co się na laktozę jest uczulony. No nie, to zaraz jesteśmy. To jest... Na laktozę to w ogóle nie można burgerów. Kurwa, co tu mógł znaleźć? No ja proponuję ryby. Wyłowić? No nie, no tutaj? Ten catering. A umiesz łowić ryby? No. Żebyśmy jakoś wyłowili mu. Licencję chyba mam. Nie mam tu. Hmm. O, a to chodź najpierw, może wyrobimy mi kartę wędkarską i mu złowimy. No kurwa. Zajebiście. Dobry, jestem dzień. Dzień dobry, ja mógłbym u pana kartę wędkarską wyrobić? Powiedz, jest że tak, jako funkcjonariusz. Dobrze, to już jedziemy. Chodź, jedziemy szybko na doj. Bazyl. Co tam? Napad na Premium Deluxe Motorsport. Uuu. Ja bym to wyhaczył, nie? Przed licencją wydaje mi się, że obowiązki. I reagujemy. Zareagowałbym. A tam mamy Buffalo z tyłu. No i przy okazji bym się przebrał tam. No dobra. Rabi, idź się przebierz. Gdzie? To się możesz przebrać. Mundurka eta, pamiętaj. Jest już. Ty, gdzie ty masz buty, Rambi? Kurwa, nie zabrałem. To weź i zawiąż dobrze. Uhuhu. A weźmiesz mi dzisiaj, czy aby tak pachy będziesz wąchał? Dziękuję. Nie w tę mańkę! Ty chuju! A, to wszyscy. Nie, on teoretycznie i był za. Zostawiliście jeszcze swojego jednego. Ale wiesz jak leży. Na górze w biurze na komendzie siedzi, to nie czy... Wsiadasz? Cały czas jest ten napad? Tak, tak, tam się organizują, my tam dojedziemy. Dobra. To rozkład jednostek oczywiście. Wigerko, Buffalo poleci CU2, ja polecę U3 i Bazyl doleci do nas na U4, jak zabezpieczy teren. Wyścigu. Lecimy. Ale że Trax, kurwa. Wiesz, my to musimy tylko się w miarę trymać za nimi, że w razie jakby się będą ich atakować, to... No te pościgi są nudne, ale... Samym pościgiem to zobacz. Czasami się może coś fajnego wydarzyć. Oby się szybko to powiodło. O, mamy go. Możliwe, że go będziemy mieć. Po lewo skoczył. Biały pojazd. Olympic Freeway był ostatnio widziany. Skoczył na budowę po lewej stronie. Gdzie? Biały pojazd. Mówisz? No tak, tam przeleciał, bo widziałem. Tam prosto jest. Na tej budowie. No to chyba nie jest co innego, nie? Ostatnio widziałem Freeway w kierunku Czerwonki prawdopodobnie. Co? Jestem pewien, że stary tam był. Jestem pewien, że tutaj skoczył na budowę. Biały pojazd, tak? Dobra, to dawaj, jedziemy tam tego gościa wysłać z celi. Mówisz? No. To jedziemy po tamtego ziuta. Rambi, znajdziemy sobie nowego. Pójdź z nim. Wysłałeś go już? Nie. Nie sprzeciwiam się. Ale też nie potwierdzam. Nie. Rambi, nie gniewaj się, no. Rambi, no. Pisa 3, status 3. Rambi.
8-2, wróćmy sobie na jeden, no już nie znajdziemy raczej tego. Rambi, nie gniewaj się, no. Rambi, no. Helikopterem dam ci się przelecieć? Nie. Było blisko. Nie, bo i tak nie da się nim latać. No właśnie wiem, ale przez chwilę będziesz mógł. Aż się nie rozjebie. Nie, możesz mi podwieźć na komendę. Dobra, a co, poważnie w trójeczkę lecisz? Tak. Rami, na drugi raz normalnie weźmiemy gościa i ci pokażę wszystko co i jak z tym wysyłaniem. Chciałem się nauczyć na tym. No ale to wi... A tak dalej, ile on tam siedział, no. Jeszcze do komendy. No właśnie, ile siedział, no. Se kurwa wymyślił coś bez laktozy. To był zawodnik, który by sobie poradził. On by tego jedzenia nie dostał, to by na szpitalu się obudził przecież. No tak. Dobra. Oj, chuj. Jo! Co to jest, ty? Ja tam muszę samochód odebrać i telefon sobie kupić. Ale jazda! Nie mam te... Mam tele... Nie mam telefonu! Kurwa! Ale kurwa! Przepraszam panią, ma pani może telefon? Właśnie, nie, no, rozjebany, kurwa! Co tu się stało? No się nie wiem... Co to jest za księżyc? Czemu pan ma pistolet tu? Chciałem panie zamordować. Nie, proszę nie strzelaj! Nie, od zawsze mnie wkurwiasz. O ty chuju do szczania, nie strzeluj do mnie! Masz telefon, rozjebany, ale masz. Nie. Lombie sprzedaż. Przepraszam pana, Nokia. Ma pan może dwa telefony? Nie. To chuj ci kurwo w ryj, go strzelaj do niego. Daj mi... Co jest? Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Panowie, macie może jakiś telefon? Telefonu nie, ale siano mam. Mam jedno na zbycie, mogę panu. Może pan pożyczyć? Bardzo, bardzo dziękuję. Na zawsze? A ma pan samochód? No właśnie nie mam, nie mam i ja znaleźć jakiś. Chciałem taksówkę zamówić akurat. Prawda? Zobaczymy, zobaczymy czy się uda. Widzi pan. Dobrze, powodzenia życzę. Dziękuję bardzo. Dobra, zrobimy tak, tak. Człowieku, jaka burza! Aplikacja MyCars. No i człowieku jest, no i mamy samochód. Prosta sprawa. Idziemy do departamentu. Wszystkiego się tam dowiemy. O kurwa. Skąd skąd czołgi ty? Ty, trzeba go podpierdolić jakoś. Człowieku, to się w jeden dzień po nieobecności tu drzewa wyrosły? Osoby, które znalazły się w skronach, szukajcie schronienia w piwnicach. Wróg na tłumie został wyeliminowany. A już po sytuacji, ta? No zajebiście. No zrób to zdjęcie. No kurwa, czemu się nie da zrobić zdjęcia? O. Sprawa załatwiona. Hashtag po problemie. O, no. Pani do departamentu? Pani do departamentu? Ja mogę podwieźć. Do tego buziaka nie chcę. Dobra, teraz to się pierdol, wiesz? Teraz to się pierdol. No i tak to właśnie powinno wyglądać. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale tu srogi rozpierdol jest. O kurwa! Spierdalamy! Spierdalajcie! Spierdalajcie lepiej! Zordowałem kurwa! Jo, ale wkurwieni! Mam ich! A to funkcjonariusze? No, kurwa, jeden tak. Ich napierdalałem z broni! Ja mogę mieć taki sam ten? Brykę taką? Kurwa! Chyba teraz burmistrzem jesteś, nie? No, ale tak jest niebezpiecznie w mieście. Ty możesz wszystko! Wow! Wow! Skąd pan ma taką giwerę? Można kupić tam. O co tu chodzi? Skąd ludzie mają czołgi? O! O kurwa, leci.
Ty, w dupie mnie mają. Bo tak widzę, latają, strzelają się. Znaczy latali, bo już jeden nie lata. I tak, kto wygrywa? Zbytnio nie wiem, a komu pan kibicuje? Akurat właśnie nie wiem. O kurwa. No ewidentnie temu kibicuję. O, on jest faworytem. Nie, to ja jestem faworytem. Pan jest faworytem? Tak. A kogo pan reprezentuje? Ja reprezentuję wolę boską. Rzucam krzyżami, kurwa, jak shurikenami. Ej, yo. Kurwa, to pan taki trochę pastor. O. Albo egzorcysta? Dobra, wiesz co, kurwa, obelga obelgą, ale są rzeczy, o których się nie mówi, tak? Ale to co pana jakby, tak odraziło? Jakbym nie miał rozjebanego silnika, to bym odjechał. Powiem tak. No, ja na szczęście nie mam. Burmistrz, grozi mi niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo. Zabieram rower. Zabieram rower, zabieram rower, zabieram rower. Zabieram rower. Co za kurwa, J-Ray. Burmistrzu, upakuj się. Siadaj. No, dziękuję. Mamy burmistrza. A co to robią czołgi? Strzelają do nas. Albo do nas, albo strzela do innych czołgów. Więc taki... Uuu. O, dziękujemy bardzo za współpracę. Dziękuję. Dobra. A są tu mechaniki jakieś? Mechaniki. Dzień dobry. Dzień dobry. Tam jest punkt z prowiantem, proszę pani. Jesteś do jedzonka, przepraszam. Uwaga, helikopter! Gdzie, gdzie? Jak panu dzień mija? No tak se. Wybuchowo, no właśnie się. Widać. Wybuchowo, kurwa. Odzorowali charakter. Odzorowali charakter. No wybuchowo, panie. Panie, można powiedzieć, że bombowa zabawa. To już do ciebie. No dobra, człowieku, zebrać się tu i chodzić, to biorę rower, kurwa, i w świat. No człowieku, co to za apokalipsa? Na rowery człowiek normalnie wyjść może. Czemu mi tak zagowało naprawkę? Nie da się. Panie, pan nie marudź z tym czeburkiem, mógł pan dostać bombą w łeb. No kurwa, ale tu jest człowieku antykradzierstwo. Co Steve? Jaki kurwa Steve? No Steve, kwadrata głowy kurwa. Nie jestem Steve, jestem Marian Kusiba. Okej. Kadet 536. Zajebisty kadet. Fajne kolczyki. Dzięki. Pochwaliłbym też twoje, ale nie widzę. No bo nie mam. No właśnie. No i zajebiście, już mamy czym dojechać. Idziemy szybko wejść na duty. Wooo! FIB, człowieku! Cały budynek FIB, człowieku, wyrwany z pod ziemi. Ja bym znalazł tą kurwę, co mi samochód zajebała. Bo nie ma opcji, że on jest naprawiony, to by musieli... To by musiał zajebać to jakiś mechanik. Mogę wziąć czwórkę. Wiesz co, bo arcade jest pod wodą. Wyprowadziliście mi samochód?